Witam. Mam na imię Mateusz i jestem uczniem drugiej klasy technikum w Zespole Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Ale Zespół Szkół Chemicznych to nie tylko technikum. To także szkoła zawodowa i szkoła policealna. I właśnie o niej chciałbym powiedzieć dzisiaj trochę więcej. W szkole policjalnej są trzy podstawowe kierunki. Masażysta, fryzjer i kosmetyk. Dlatego zapraszam do środka, abyśmy mogli zobaczyć, jak szkoła wygląda od wewnątrz. Pani profesor, mogłaby nam Pani powiedzieć, czego możemy nauczyć się w szkole kosmetycznej? Każdy nauczy się pełnego zakresu pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni i stóp. Dodatkowo pozna zabiegi liftingujące, oczyszczające, wypełniające zmarszczki, zabiegi na ciało, antycelulitowe z masażem ciała, z drenażem, zabiegi pojędrniające biust, manikir, pedikir, stylizację paznokci, makijaż dobrany w zależności od typu urody i upodobań. Po ukończeniu tego kierunku posiadasz wiedzę pozwalającą na znalezienie pracy w zawodzie kosmetyczki. Są cennymi pracownikami i z łatwością dają sobie radę w życiu. Kobiety coraz bardziej dbają o siebie i chcą dłużej być młode i piękne. Częściej korzystają z profesjonalnych usług kosmetycznych, żeby czuć się atrakcyjnie i zdobywać sukcesy. Szkoła daje możliwość nauki dla młodzieży, ale nie tylko, ponieważ system wieczorowy jest przeznaczony głównie dla kobiet, które chcą zadbać o siebie w profesjonalny sposób. Młode dziewczyny po skończeniu tego kierunku posiadają wiedzę pozwalającą na znalezienie pracy w zawodzie kosmetyczki. Jeśli nawet wybiorą inną drogę zawodową, to będą posiadały umiejętności z zakresu pielęgnacji twarzy, ciała, będą umiały pięknie się umalować, dobrać odpowiednie kosmetyki, aby przedłużyć swoją młodość. Mogłabyś nam powiedzieć, co teraz robisz? Peeling kawitacyjny. A gdybyś miała powiedzieć, co daje Ci ta szkoła? Właśnie kończę naukę w szkole kosmetycznej. Przez 4 semestry dużo się nauczyłam. Pracujemy na najlepszym sprzęcie i obecnie mam ofertę pracy, z której na pewno skorzystam. Dzięki. Dzięki. Chodzisz do policjalnej szkoły kosmetycznej. Mogłabyś powiedzieć kilka słów na temat programu nauczania w tej szkole? Wiesz co, w ciągu 2 lat przedmiotami obowiązującymi jest kosmetologia, dermatologia, higiena, psychologia czy pracownia kosmetyki. To na niej właśnie wykonujemy zabiegi dostosowane do potrzeb danej osoby. Teraz właśnie robię mikrodermabrazję, ale też takim ciekawym zabiegiem jest złuszczanie przy pomocy kwasu glikolowego. Jest on przeznaczony dla cery niedotlenionej czy zmęczonej. W takim razie nie przeszkadzam. Dzięki. Wiemy już trochę o szkole kosmetycznej, a teraz ostatnie pytanie do Ciebie. Jakiej wiedzy praktycznej, co potrafisz zrobić teraz? Potrafię wykonywać zabiegi modelujące na ciało, o działaniu wyszczupająco-ujędrniającym, jak i wprowadzić klientkę w stan głębokiego relaksu. Czyli rozumiem, że teraz wprowadzasz tę Panią w stan głębokiego relaksu, a za pomocą czego? Teraz wykonuję zabieg kawowy na ciało. Dzięki. Wiesz o tym, że policjalna szkoła w chemiku to gwarancja przydatnego na dzisiejszym rynku pracy zawodu. Możesz powiedzieć, co chcesz robić dalej, co chcesz robić po szkole? Planuję otworzyć swój zakład kosmetyczny i prowadzić działalność gospodarczą. W takim razie życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.
Pani profesor, znajdujemy się w gabinecie masażu. Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka słów na temat tego miejsca i na temat klasy? Znajdujemy się w pracowni masażu Zespołu Szkół Chemicznych. Kształcą się tutaj słuchacze o kierunku technik-masażysta. Nauka trwa 2 lata. Jest to szkoła policealna, system wieczorowy. Zajęcia odbywają się popołudniami 3 razy w tygodniu. Trzeba podkreślić, że szkoła ta jest bezpłatna. To nie kurs masażu, to profesjonalny system kształcenia, dający możliwość uzyskania tytułu technik-masażysta, uprawniający do legalnej pracy w szpitalu, w przychodniach rehabilitacyjnych, w gabinetach masażu, w ośrodkach spa. To konkretny, pewny zawód. W toku kształcenia poznajemy masaż leczniczy, ale i stawiamy na nowoczesność, uczestnicząc w pokazach, w kursach masażu, na przykład masaż kijami bambusowymi, stemplami ziołowymi. Mimo studiów, pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych, zrealizuj swoje marzenia. Moi masażyści to zgrany zespół z dużą empatią, chęcią pomocy innym w procesie rehabilitacji. Przyłączcie się do nas, zapraszamy. Cześć. Gdybyś mogła w kilku słowach powiedzieć nam, czym zajmujecie się w pracowni masażu? Na zajęciach pracowni masażu wykonujemy poznane techniki masażu poszczególnych części ciała. Wykonujemy masaż klasyczny, sportowy, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny oraz masaż segmentarny. Oprócz zajęć w szkole organizujemy zajęcia w przychodniach rehabilitacyjnych i gabinetach masażu na terenie Włocławka. Poznajemy tam pracę, którą będziemy wykonywać po skończonej szkole technik masażysta. Wiemy już, co robicie na pracowni masażu, a gdyby mógł nam Pan powiedzieć, jaki jest program nauczania w policjalnej szkole masażu? Przedmioty, które realizujemy w naszej klasie, to anatomia, zagadnienia kliniczne, fizjoterapia, teoria masażu, no i oczywiście pracownia masażu. Na zajęciach poznajemy anatomię człowieka oraz choroby, z którymi pacjent przychodzi do gabinetu masażu. Widzę, że rozpiętość wieku uczniów tego profilu jest dość duża, dlatego mam pytanie, jakie są możliwości pracy zawodowej po ukończeniu tej szkoły? Po uzyskaniu tytułu technik masażysta mogę podjąć pracę w przychodniach rehabilitacyjnych, sanatoriach, salonach odnowy biologicznej, a także mogę otworzyć własny gabinet masażu. Wnętrze gabinetu wygląda bardzo profesjonalnie, dlatego chciałem zapytać, na jakim sprzęcie pracujecie? Naszym podstawowym wyposażeniem w gabinecie są oczywiście stoły do masażu oraz różnego typu masażery. Masażery do stóp oraz lampy, lampa bioptrą i różnego typu preparaty poślizgowe typu oliwki aromatyczne, a także maści. Zaprezentujemy teraz 4 najbardziej popularne masaże wykonywane w gabinetach masażu, w gabinetach kosmetycznych, w salonach odnowy spa. Pierwszym masażem jest masaż czekoladowy. Wykonuje się go rozgrzaną czekoladą. Nakładamy na ciało ruchami głaszczącymi, rozprowadzamy piękny aromat, oprócz tego głęboki relaks. Drugim z masaży jest masaż miodem. Masaż miodem oczyszcza lepiej niż sauna czy peeling, przez co skóra jest wygładzona. Masaż ten redukuje stres i relaksuje. Do masażu miodem używamy miód płynny, rozgrzany. Masaż bańką chińską to masaż w walce z celulitem. Masaż ten ujędrnia skórę, redukuje tkankę tłuszczową. Jest bardzo skuteczny w leczeniu wielu dolegliwości, np. grypa, przeziębienia.
jestem zadowolona z poziomu nauczenia w tej szkole. Poleciłabym ją innym uczniom, ponieważ panuje tu miła atmosfera i zajęcia lekcyjne prowadzą fajni nauczyciele. Szkoła daje mi możliwość lepszego startu w dorosłe życie. Szkoła policjalna w Zespole Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Wykwalifikowana kadra, nowoczesne sale i pewność, że po tej szkole będziecie mieli zawód potrzebny na dzisiejszym rynku. Mogę też dodać, że zdawalność w policjalnej szkole w naszym Zespole Szkół Chemicznych jest 100%. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć zapraszam.